Zużyty ręcznik papierowy, butelka po oleju, zgrabione liście. Często nie wiemy, co zrobić z odpadami. Ogólnopolski jednolity system segregacji odpadów rozwiązuje nasze problemy. Teraz korzystamy z 5 typów pojemników. Papier trafia do niebieskiego, szkło do zielonego, metale i tworzywa sztuczne do żółtego, odpady biodegradowalne do brązowego, a pozostałe tutaj. Recykling znacząco ogranicza zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń. Odpady to nie śmieci, a cenne surowce.